Sandra Siwak, witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny telewizji Teletop Sudety. W Świdnicy powstanie schronisko dla zwierząt. Na chwilę obecną o projekcie nie wiadomo zbyt wiele. Najważniejszym jest jednak fakt, że znamy już termin planowanego zakończenia inwestycji. Zakończenie budowy świdnickiego schroniska dla zwierząt planowane jest na koniec pierwszego półrocza 2016 roku. Przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Świdnicy informują, że w projekcie budżetu zostały zabezpieczone środki na budowę schroniska, które zlokalizowane będzie przy ulicy Pogodnej, gdzie aktualnie trwają prace nad wydzieleniem działki. W tym roku na to właśnie zadanie przeznaczone zostanie 600 tysięcy zł, co pozwolić ma na wykonanie prac projektowych i rozpoczęcie robót budowlanych. Całość inwestycji zamknąć ma się w kwocie 1 600 tysięcy zł. Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapanie należy do zadań własnych gminy. Przepisy wykonawcze nakazują umieszczenie wyłapanych bezdomnych zwierząt w schroniskach. Złamanie tych przepisów obwarowane jest konsekwencjami prawnymi w postaci m.in. składania przez organizacje prozwierzęce doniesień do prokuratury. Szymon Hojnowski oraz Piotr Tomaszewski chcą, aby Świdnica stała się miastem przyjaznym sztuce. Chodzi im o wyjście sztuki na ulicę, dlatego też przedstawili swoją koncepcję murali. Szymon Hojnowski i Piotr Tomaszewski kilka dni temu przedstawili koncepcję murali, które mogłyby powstać w Świdnicy. Pasjonatów i znawców street artu, jak się okazało, w naszym mieście nie brakuje. Koncepcję pomysłodawców popierają bowiem radni, poseł Teresa Świło i Robert Kukla ze Świdnickiego Ośrodka Kultury. W przygotowanej prezentacji wskazano kilkanaście potencjalnych lokalizacji murali. Chodzi tu m.in. o ścianę na ulicy Łukowej, tuż obok hali targowej, wiadukt przy drodze nr 35 pomiędzy osiedlem Młodych i Zawiszowem, budynek przy ulicy Dworcowej obok peronów, schody w Parku Centralnym, a także ściana przy ulicy Westerplatte naprzeciwko Kościoła Świętego Krzyża. Powstające dzieła będą kontrolowane. Profesjonalne murale nie są jednak tanie. Największą przeszkodą mogą okazać się finanse. Pomysłodawcy mają jednak tego świadomość. Szymon Hojnowski zapowiada jednak starania pozyskiwania środków zewnętrznych. O pierwszych efektach prac nad muralami poinformujemy na naszej antenie. W Świdnicy wykorzystywane są aktualnie kolejne unijne środki. Tym razem są to 3 miliony złotych. Finanse te przeznaczone zostały na przebudowę ulicy Kliczkowskiej na odcinku od Kopernika do Wincentego Witosa. Rozpoczęte właśnie zadanie, warte 3,5 miliona złotych, polegało na wybudowaniu nowej dwupasmowej drogi o szerokości 7 metrów. Pracami objęty został odcinek od skrzyżowania z ulicy Kopernika do skrzyżowania z ulicy Wincentego Witosa. W ramach inwestycji powstaną nowe odcinki i ścieżka rowerowa. Przede wszystkim przebudowane zostanie skrzyżowanie ulicy Kliczkowskiej z ulicy Kopernika. Wybudowana zostanie również nowa kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie uliczne. Prace na Kliczkowskiej, zgodnie z zapowiedziami, mają się skończyć na przełomie kwietnia i maja 2015 roku. Miasto ma też szansę na pozyskanie środków na drugi etap prac przy tejże ulicy. Chodzi o odcinek od Małego Ronda przy ulicy Wrocławskiej. Trwają prace nad specyfikacją przetargową. Po raz kolejny zapraszamy Państwa na bal charytatywny organizowany przez naszą telewizję. Tym razem w świdnickim hotelu Piast Roman bawić będą się ci, którzy chcą pomóc Mai Tyczyno. Charytatywna aukcja tym razem odbędzie się podczas tradycyjnego już balu telewizji Teletop Sudety. Atrakcji, jak zapewniają organizatorzy, nie zabraknie. Wśród nich aukcja na rzecz chorej dziewczynki, którą poprowadzi znany i lubiany animator kultury Artur Janicki, a na niej wyjątkowe fanty do wylicytowania. Jak zwykle zorganizowana zostanie loteria fantowa, bogata w atrakcyjne prezenty dla wszystkich uczestników. Chciałam serdecznie zaprosić Państwa na czwarty już bal charytatywny na rzecz mojej córeczki niepełnosprawnej Mai. Oczywiście też chciałam serdecznie podziękować wszystkim gościom, uczestnikom poprzednich edycji bali. Dzięki nowym terapiom, które mamy we Wrocławiu, zaczęła przede wszystkim mieć większy kontakt z nami, zaczęła artykułować więcej, może nie słów, tak? Ale właśnie odgłosów oddawać. No także jest postęp. Ten postęp nie będzie dużo, dużo większy, ale zawsze idziemy do przodu.
Oprawą muzyczną zajmie się sprawdzony już i cieszący się wielkim powodzeniem zespół Tango, który od lat zajmuje się oprawą muzyczną bali organizowanych przez naszą telewizję. Który obiecuje, że ostatni uczestnicy balu zejdą z parkietu dopiero o świcie. To już 10. bal telewizji Teletop Sudety, jubileuszowy. Kolejna okazja, aby świetne postaci naszego regionu uhonorować, nagrodzić. Bardzo się z tego cieszymy. Rok do roku bal ma swoje inne akcenty. W tym roku bardzo ważna rzecz, z czego się bardzo cieszymy. Znakomita część balu poświęcona będzie celowi charytatywnemu. Maja Tyczyno jest celem samym w sobie. Odbędzie się licytacja i loteria. Dochód z nich przeznaczony jest dla Mai Tyczyno. Bardzo się cieszymy, że możemy uczestniczyć w takiej pomocy. Liczymy oczywiście na szczodrość naszych gości. No cóż, bawmy się pomagając. Charytatywny bal na rzecz Mai odbędzie się po raz czwarty. Bal telewizji w tym roku obchodzić będzie swój 10. jubileusz. Chciałam serdecznie zaprosić na 4. bal charytatywny dla mojej córeczki, który odbędzie się 7 lutego o godzinie 19 w hotelu Piast. Dzień po balu, 8 lutego, chcemy serdecznie Państwa zaprosić na występ kabaretu Smile, który również wystąpi charytatywnie na rzecz Mai. Ich jedyny występ odbędzie się w Świdnickiej Sali Teatralnej o godzinie 16. I tą informacją żegnam się z Państwem. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.